Witam, witam na kanale audio Czytam Buki. Oto przed Państwem rozdział 17 książki pod tytułem Złote Sidła. Rozdział nosi tytuł Pierwsze Spotkanie. Gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Dziękuję, że słuchacie moich nagrań. Bardzo dziękuję. Litanie do YouTube'a. Amen. Dziękuję bardzo, że jesteście. I życzę miłego słuchania. Filip przystanął, nastawiając bacznie ucha. Całą płaszczyznę Barenu zaległa obecnie absolutna cisza, tak nadludzka prawie jak ów ryk i huk minionej niedawno burzy. Filip znał już tę ciszę, która przychodziła nagle i przytłaczała wszystko. Wśród ogólnego spokoju każdy, najlżejszy nawet szmer, nabierał znaczenia. Miękki szelest spadających płatków śnieżnych, cichutki trzask igieł opadających ze świerka, świst oddechu wydobywającego się z płuc, tłukące się niespokojnie serca. Zda się tysiące oczu i uszu czychających ze wszystkich stron. W miarę ustępującego mroku zaczęły wyraźniej rysować się sylwetki drzew i krzewów, widać było pędzące po niebie chmury. W chwili pokryty wśród niskich zarośli myślał Sili Zapewne niepokoi się biedaczka, że go tak długo nie widać. A jednak nie mógł się zdecydować jakoś na to, by opuścić swe stanowisko obserwacyjne i wrócić do niej. Miał nieomylne przeczucie, że coś mu grozi, coś się zbliża. Rozjaśnił się już na tyle, iż mógł dojrzeć w odległości pięćdziesięciu jardów każdy niemal przedmiot, ale z tej strony, z której szedł, nic absolutnie nie było widać. Gdyby jednak Znalazł się tu przypadkiem Olaf Andersonów, w szwed, byłby mu mógł opowiedzieć o podobnej nocy przeżytej przez niego wśród strachu w podobnych okolicznościach. I on, podobnie jak Filip, miał się na baczności, i on spodziewał się ataku i przeliczył się w rachubach. Ponieważ w czasie dopiero dowiedział się Anderson, że Eskimosi nigdy nie idą wprost za tropem ściganego zwierza czy za śladami człowieka. Ich zwyczajem jest okrążać ściganego z lewej i z prawej strony małymi grupkami po kilku ludzi, nie pokazując się na oczy. Nie wiedział o tym, Filip toteż na próżno wytężał wzroka. Instynkt ostrzegał go wyraźnie, że niebezpieczeństwo się zbliża. I oto? Nagle posłyszał coś zupełnie nieokreślonego. Właściwie nie słyszał jeszcze nic, raczej wyczuł tylko czyjąś obecność. Jakieś nieuchwytne drżenie atmosfery, zupełnie odmienne od wszelkich innych szmerów. Wśród absolutnej ciszy drżenie to nabierało takiej mocy, jakby to był wystrzał rewolwerowy, a jednak Filip zupełnie nic nie widział. Droga, którą tu wracał, była pusta, powoli odwrócił głowę. W odległości. Dwunastu kroków stała jakaś zakapturzona postać, krępa, malutka, z błyszczącymi złowrogo oczami. Postać przypominająca raczej jakiegoś fantastycznego gnoma niż, niż człowieka. Równocześnie postać ta podniosła ramię i w szarym świetle poranka coś nagle błysnęło. Wiedziony nieświadomym zupełnie instynktem, Filip błyskawicznie przykucnął na śniegu i w tej samej chwili przeleciał ze świstem dziryt w tym samym miejscu, gdzie jeszcze przed ułamkiem sekundy znajdowała się głowa i ramiona Filipa. Uf, ułamek sekundy był tak minimalny, że Eskimos przekonany był już ugodził dzirytem swą ofiarę. Z piersi jego wyrwał się okrzyk triumfu, w sakodwo, w chrapliwy okrzyk krwi, rozlegający się w odległości co najmniej mili. Ale krzyk ów? Zamarł mu natychmiast w piersi. Filip zerwał się z ziemi, naprężając mięśnie jak potężne sprężyny, zaświstała w powietrzu gruba pałka i zwaliła się na przerażonego eskimosa. Pierwszy cios strzaskał mu od razu ramię, drugie potężne uderzenie w głowę, a eskimos leżał już na ziemi, rzężąc głucho. Jeszcze jeden cios i już było po wszystkim. Filip walił tak potężnie, że aż zachwiał się na nogach. Nie zdążył jeszcze odzyskać równowagi, kiedy ścienia lasu wypadło na dwóch napastników, wydając dzikie okrzyki. Filip nie miał nawet czasu zamachnąć się pałką. Skoczył jak wściekły na pierwszego z brzegu. Jedną ręką chwycił za już podniesiony do rzutu dziryt, drugą zaś uderzył Eskimosa w twarz z całą siłą. Za drugim ciosem jego żelaznej pięści Eskimos runął na ziemię. Dziryt pozostał w ręku Filipa. W tej samej chwili... Chwili poczuł na szyi czyjeś kosmate ręce, ścisnęły go za gardło niby kleszcze, wydał krótki, urywany okrzyk grozy. Głowa przechyliła mu się w tył i runął na ziemię. Był to zwyczajny podstęp wojenny Eskimosów, prawie nigdy nie zawodzący, owo odwieczne Sasaki Wehikum, czyli uchwyt ofiarny od wieków przechodzący z ojca na syna. Podczas gdy jeden kogmolog przytrzymuje z tyłu bezbronną ofiarę, drugi przebija jej serce nożem. Filip pozbawiony możności ruchu słyszał krótką komendę Eskimosa polecającego swemu towarzyszowi, by czym prędzej przybył z nożem i załatwił się z wrogiem. W odpowiedzi rozległ się głuchy pomruk. W tejże chwili Filip poczuł maleńki rewolwer Sili w kieszeni za pasem. Wyciągnął go szybko i wykręcając w tył ramię wypalił. To go ocaliło. Strzelił z tak bliska, że proch osmalił zupełnie i oślepił kogmoloka pochylonego nad nim. Zwolnił uścisk duszących go rąk i Filip zerwał się na równe nogi. Trzeci Skimos z zakrwawioną od uderzeń twarzą czołgał się tymczasem na czworakach ku filipowi. Był już w odległości paru kroków. Filip dostrzegł swą pałkę leżącą podal na śniegu. Schował rewolwer do kieszeni i chwycił pałkę. Jeden potężny cios i walka była skończona. Wszystko to razem nie trwało nawet pięciu minut. Los okazał się tym razem łaskawy dla filipa. Trzy czarne plamy widniały na śniegu. To wszystko, co pozostało po jego wrogach, z których dwóch przynajmniej już nie żyło. Filip, zadowolony ze świetnego zwycięstwa, spoglądał na leżące na ziemi postacie. Nagle obrócił się, wydając okrzyk zdumienia. W odległości dziesięciu kroków od niego stała, stała Sylwia. Pchana jakąś niezmożoną siłą, przybiegła tu boso po śniegu, odziana tylko w lekki szlafroczek. Skórę niedźwiedzie zostawiła pod drzewem, by jej nie zawadzała w chodzie. Wyciągnęła ku Filipowi gołe ramiona, wołając: Filip, Filip. Podskoczył do niej, coś go dusiło w krtaniu. to Silia przybiegła tu w takim stroju, sądząc, że mu grozi jakieś niebezpieczeństwo. Czyż nie był to wymowny dowód, że że i ona go kochała? Silio, silio, odparł szlochając niemal z radości. Pochwycił ją w swe krzepkie ramiona i pobiegł z nią do drzewa, gdzie leżało futro niedźwiedzie. Niemal brutalnie okrył ją futrem, owinę szczelnie, aż się prawie dusiła, bo je szlochali ze wzruszenia i radości. Pochlenił ku sobie, nastawili bacznie uszu. Oto z oddali rozległ się straszny, przeciągły okrzyk krwi kogmoloków, po to hasło, a zarazem pytanie rzucone pod adresem owych trzech zakapturzonych napastników, z którymi Filip rozprawił się przed chwilą. Pytanie, żądające odpowiedzi. Okrzyk zabrzmiał od strony zachodniej, z odległości nie niespełna mili. Odpowiedział mu drugi podobny okrzyk od strony wschodniej. Filip przytulił swoją twarz do sili i wargi szeptały słowa modlitwy, bo zdawał sobie sprawę, że, że walka dopiero się rozpoczęła.